Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej, potężnej energii zwanej fluksem. Tutaj, na Akillianie, mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu. Najwspanialszego sportu we wszechświecie. Niestety, 15 lat temu planeta Akillian padła ofiarą tajemniczego wybuchu, który zabrał nam oddech i pogrzebał szansę na zwycięstwo w Pucharze Galaktyki. 15 lat bez drużyny z prawdziwego zdarzenia. Nic, tylko lód i śnieg. Ale nadzieja powraca. Młodzi, nowi zawodnicy chcą przywrócić Akillianowi oddech. Mają szansę odmienić nasz los. Galactic Football. W poprzednim odcinku. Już po wszystkim, koniec meczu. Fantastyczni Lightnings przechodzą do półfinałów. Hej, za tą ścianą jest pomieszczenie. Generale Bleylock, co się dzieje? Sonny Blackbones, zostawcie to wszystko. Aris, wiesz, gdzie mnie znajdziesz. To miejsce na pewno ma coś wspólnego z tym wybuchem na planecie Shadow. Robili tu co najmniej 3 urządzenia z fluksem, więc zostały 2. 2 bomby, potężniejsze od tej ostatniej. Znajdziemy Bleylocka, obiecuję. Musimy mieć Rocketa, by zdobyć puchar. Netherball to jedyny sposób. Nie wiem, czy go pokonam. Tia? Będę grać dziś z Rocketem i zamierzam wygrać. Upadła gwiazda. Hej, dalej! Zaczynajmy! Muszę się z nim zmierzyć. Pozwól mi na to. Mam obawy, ale... Zaufaj mi. Wygram z nim. No to powodzenia. Panie i panowie, dzisiaj w Netherballu wielka niespodzianka. Tia, pomocniczka Snow Kids, walczy z byłym kapitanem Snow Kids i królem sfery Rocketem! Rocket, 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 Rocket. Do czego to doszło? Jest odważna. Niech go pobije. O tak, oby. Martwię się o nią. Patrz, Soran! Rocket zje tę dziewczynę żywcem! Nie byłbym taki pewien. On wygląda dość groźnie. Rocket będzie miał ręce pełne roboty. Zaczynamy mecz! Mam zamiar cię pobić. Marnujesz swój czas. Raz cię pobiłem i zrobię to znów. Rocket? Dawaj, Rocket, zniszcz ją! Rocket, Rocket! Nie wystarczył ci pierwszy raz? Musiałaś wrócić. Nie dałeś mi wyboru, Rocket. Prawda? A masz łam. Co? To niemożliwe. Mam przywidzenia. Zostało 6 minut. Nie daj się! Rocket! Dalej się, Rocket! Zjedz go! Dalej, Tia! Do przodu! Cokolwiek zrobisz. Musisz przegrać, Rocket. Na razie wygrywam, syn. Co się ze mną dzieje? Co ci się stało? Nic ci nie jest. Na pewno dasz radę. Daruj sobie! Co jest? Strzelaj! Zwariował? Zrobi jej krzywdę, jak będzie tak grał. Rocket! Czy ty... Nic nie rozumiesz. Muszę cię pokonać. Ty mnie do tego zmusiłeś, Rocket! Ale ja nie... Myślisz, że ja chcę w to grać? Ale ja... Co się dzieje? Wcale nie chcę z tobą walczyć. Zmusiłeś mnie. Tia? To naprawdę ty? Co ja zrobiłem? Tia! Ja... Przepraszam. Musimy to przerwać. Rzucam. Rzucam Netherball. Niczego nie będziesz rzucał! Mam zamiar cię pokonać! Zostały 2 minuty. O, a nie mówiłem? Rocket, to twój koniec! Udaje się. Pokona go, czuję to. Mówisz jak ja. Została 1 minuta. Co się stało? Boisz się? Może boisz się przegrać? Ze mną. Teraz możesz odejść jako przegrany. Gol Tia! Wygrała! Mówiłem, że da radę! Mecz Tia! Teraz możesz odejść. To koniec, Rocket. Już nie będziesz grał w Netherball. Drużyna cię potrzebuje. I ja też. Nie wiem. Przez Netherball pogubiłem się. Rzucam to. Też odchodzę. Przegrałem. I wracam. Co? Żartujecie? Rocket to mistrz! Jesteś najlepsza! Nie! Rocket to mistrz! Chcemy Netherball! Chodź stąd, zanim wpadną w szał. My chcemy mieć Netherball! Dajcie nam Netherball! Rocket! Rocket! Najlepsza! Hej, chwileczkę. Dokąd się wybieracie? Zajmij się tym. Tia jest powodzenia. Najlepsza! Tia! 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 Zapłacisz za to, co jej zrobiłeś. Nie stać nas na kontuzję. Liczok, przestań! Rocket wraca. Z nami. Posłuchaj, Rocket to mistrz, rozumiesz? Sam widziałeś, Wolfen. Tia jest najlepsza. Ludzie, proszę, uspokójcie się. Po co walczyć? To tylko Netherball. Tylko Netherball? Co to znaczy tylko Netherball? Co ty sobie myślisz? Dobrze, uspokójcie się. Wszystko w porządku. Ej, puśćcie mnie! Witaj, Sinedd. Próbowałem go zatrzymać, ale nie chciał zostać. Nie szkodzi. Netherball jest skończony, a to znaczy, że ty także. Nie ma Netherballu, nie ma smoga, nie ma Shadowsów. Zrobiłem, co chciałeś. Daj mi moją zapłatę. Zapłatę? Jaką zapłatę? Ty podły oszuście! Zaraz, zaraz. Nie przejmuj się tak. Dostaniesz zapłatę. Proszę. Co to jest? Idź pod ten adres. Nasz fundator chce ci podziękować osobiście za twoją pracę. Będzie bardzo hojny. Mogę cię o tym zapewnić. Jeżeli nie, to ja cię znajdę. Nie sądzę. Co? Damy Simbaj? Chyba dobrze. Przynajmniej fizycznie. Masz niski poziom energii, a poza tym... będziesz potrzebował czasu, żeby zapomnieć o tych doświadczeniach. Miałem trochę dziwnych momentów w czasie meczów. Jakbym stracił głowę. Wszystko jest inne. Rocket, odszedłeś od przyjaciół i drużyny. Masz prawo być na siebie wściekły. Netherball wpłynął na twoją kondycję fizyczną i psychiczną. Przygotuj się na to, że nic nie będzie już takie jak dawniej. Tak, wiem. Zostawię cię teraz. Wujku Arcz, ja... Najlepiej nic nie mów. Nie ma dla ciebie usprawiedliwienia. Jak mogłeś opuścić drużynę w środku turnieju? Poświęcić się niebezpiecznej grze bez reguł? Narazić Tię na poważną kontuzję? Zdajesz sobie sprawę, co zrobiłeś? Jak cierpieli twoi rodzice? Słuchaj. Bardzo się martwiliśmy. Cieszę się, że wróciłeś. Że nic poważnego ci się nie stało. To było jak zły sen, ale już się skończyło. Idź, dołącz teraz do drużyny. I bądź dzielny. Oj, panienko, może wiesz, gdzie znajdę pewnego faceta Bleylocka? Bennett, nie chcę ci przeszkadzać, ale mamy tu ważną misję. Czekaj, znalazłem coś. On wygląda jak... Sinedd. Coś mi mówi, że jeśli chcemy wiedzieć więcej o Netherballu, chodźmy za Sineddem. To dobry pomysł. Prowadź piratów do naszego przyjaciela. Możemy lecieć. Cii, już idzie. Cześć. To ja. I... Czy ktoś zna tego gościa w drzwiach? Nie. Ja nie. Spróbuj obok. Cóż, chyba zrozumiałem. Hej, ty! Zapomniałeś czegoś? Co jest? Ach! Witaj w domu! Hej, witaj w domu! Cześć! Cześć! Dzięki. Ej, moja ręka. Cóż, dzięki za powitanie. Chyba muszę coś wyjaśnić. Zachowaj energię na boisko. Witaj w domu! Snow Kids! Jesteście cudowni! Tak, wiemy to! Patrz, Rocket, mówią o tobie w telewizji! Mamy nieoficjalne informacje, że Rocket wrócił do Snow Kids. Dobrze słyszycie, Rocket wrócił! Arcz zwołał konferencję prasową i ja na pewno tam będę! Kto jej powiedział? Rocket? O! Mamo, tato! Rocket! Synu! Dlaczego zostawiłeś nas tak bez uprzedzenia? Tak tęskniliśmy. Przepraszam, że tak was zmartwiłem. Dobrze, że nic ci nie jest. To najważniejsze. Wróciłeś. Zobacz, kto tu. Czego chcesz? Spadaj! Mówiłem, spadaj, robokocie! Sydred? Co on tu robi? Harris mnie oszukał. Nikogo nie ma. Popamiętasz mnie, ty kłamco! Co Sinedd robi w takim miejscu? Niemożliwe. Piraci mnie znaleźli, ale jak? Sinedd. Wracajmy do Astroportu. Tam jest czysto. Najpierw chcę spróbować grzecznie. Aris, chodź szybko. Sonny i jego piraci są tutaj. Zaraz będę. Bennett, marnujemy tutaj czas. Jak Corso się dowie, że ścigamy robokotę zamiast pracować, to zobaczysz, że nam się dostanie. Jeszcze jedno. Ej, co wy tu robicie? To moja alejka! Spadajcie! Spokojnie, stary. Właśnie wychodzimy. Miałeś rację. Śmierdzi tutaj. Najpierw świr w masce, teraz kifaj klauni. Marvin, miałeś rację. Nadchodzą. Wkrótce obaj przestaniecie istnieć jak cały Genesis. Mecz półfinałowy. Snow Kids kontra Lightnings. Stadion Genesis. Nie przegapcie. Rocket! 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 Król Sfery! Rocket! Nie! Tia? Miałem zamiar cię odwiedzić, ale... chyba się bałem. Właśnie tak przypuszczałam. Nie ma sprawy. Jak noga? Lepiej? Nie, to mnie boli. Myślałam, że straciłam cię przez Netherball. Też myślałem, że wpadłem. A teraz jestem z tobą. Wybaczysz mi? Nie. A? Jeszcze jestem na ciebie zła. Ale dziękuję, że uratowałeś mnie tam w lesie. Dzięki za uratowanie mnie wczoraj. Zabawne. Wciąż jestem na ciebie zła. Serio? Ale mniej. Mam bardzo istotne pytanie. Arcz! Dobrze, ostatnie pytanie. Arcz, czy możesz potwierdzić plotkę, że Rocket wrócił do Snow Kids tuż przed meczem półfinałowym? Tak, z radością informuję, że Rocket wrócił do Snow Kids. Co się z nim działo? To wszystko na dzisiaj. Zobaczycie Rocketa na boisku, nie wcześniej. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo proszę. Generale, to ja. Otwórz. Hajs. Piraci Soniego wężyli tu dzisiaj. Omal nie znaleźli mnie i urządzeń z fluksem, nad którymi tyle pracowaliśmy. Tak potężna broń nie może trafić w niewłaściwe ręce, prawda? Nie, zanim użyję jej przeciwko moim wrogom, zwłaszcza Soniemu. Nic mnie nie powstrzyma, Harris. Generale, daj mi te urządzenia. Ja je dobrze schowam. Piraci mogą wrócić lada chwila. Tak. Ukryj je w skarbcu technoidu. Jest ich kilka na poziomie -12. Nikt tam nie chodzi. Podoba mi się pomysł, że technoid będzie strzegł narzędzi własnego zniszczenia. Oczywiście. Zapewniam pana, że będą w bardzo dobrych rękach. W następnym odcinku. Dlaczego nie podałeś do mnie? Micro Ace był wolny. O co ci chodzi? Odejdź! Mam dobrą wiadomość. Shadowsi wrócili. Czy nie zabroniłam ci grać w meczu z Lightningsami? Smok daje prawdziwą moc. Oddech jest dla dzieci Snow Kids. Zresztą, skąd pewność, że od nich nie odejdziesz?